Znakomity gulasz z pręgi wołowej. Wspaniale smakuje z kluskami śląskimi lub kopytkami. Przygotowanie zaczynam od grzybów. Starannie opłukane zalewam zimną wodą i moczę przez 2 godziny. Mięso kroję w dosyć dużą kostkę. Wrzucam na patelnię na rozgrzany olej. W tym czasie na sitku odsączam grzyby i kroję. Grzyby gotuję w wodzie, w której się moczyły. Kiedy się zagotują, dodaję masło. I solę. W czasie duszenia mięso podlewam wodą. Grzyby gotuję na wolnym ogniu od czasu do czasu mieszając. Po godzinie gotowania grzyby dodaję do mięsa. Wszystko mieszam i gotuję jeszcze 30 minut. Doprawiam pieprzem i solą. Pod koniec gotowania do osobnej miseczki wsypuję mąkę. Dolewam zimną wodę i mieszam. W ten sposób zaprawiam gulasz. Gotuję go jeszcze 10 minut. Czas gotowania jest wprawdzie długi, ale dzięki temu moja pręga będzie miękka, kleista i bardzo smaczna. Jeśli nie macie czasu na przygotowanie domowych klusek, podajcie gulasz z kaszą. Jest wyśmienity. Inne przepisy sprawdźcie na stronie talerzpokus.tv.